Trzeba ale... wykorzystywać dziewczyny, prawda? Ich błędy. Technicznie. Technicznie, oczywiście, że technicznie. Musi być dżentelmenem. Chcę przebiegać półmaraton, a po okazji chcę zrobić cały maraton. No i później chcę biegać maratony. Tak, jakoś tam, nie wiem, w miarę regularnie. Nie widzę mniej więcej od trzeciego roku życia. Gdy miałem 2,5 roku, miałem wypadek. Rozbiła się szyba w drzwiach i właśnie w wyniku tego straciłem wzrok. Nie pamiętam w ogóle obrazu. Pamiętam dużo wydarzeń z tamtego okresu, ale obrazu w ogóle nie pamiętam. Byłem takim bardzo ruchliwym dzieckiem. No, wszędzie mnie było pełno. Wszędzie biegałem. Nie wiem, już jak byłem bardzo, bardzo mały, wchodziłem na meble. Potem zacząłem wchodzić na drzewa. Uwielbiałem przechodzić przez ogrodzenia. W podstawówce dużo mi dokuczano. W liceum już nie. Chociaż parę razy dostałem kredą, ale nawet nie wiedziałem od kogo. Ale w podstawówce często mi dokuczano. Dzieciaki w tym wieku mają mnóstwo różnych głupich pomysłów. A że ja byłem tam jedyną niewidomą osobą. Chłopakom właśnie przychodziły do głowy różne głupie pomysły. Brano szmatki do wycierania tablicy, to były takie duże kawałki prześcieradeł, zamaczano je, później skręcano takie frędzle i bito mnie tym po plecach na przykład. Ja się oczywiście broniłem zawsze, ale jeśli oni dopadali mnie w pięciu, a w dodatku ja nie widzę, a oni widzą, to nie bardzo mogłem coś zrobić. A później ewentualnie kogoś tam dorywałem na następnej przerwie. I robiłem z nim porządek. Uważaj. Biegać w ogóle zacząłem przez tuszę. To był początek w ogóle. Czyli treningi, tak jak większość chyba zresztą ludzi. Chcę, powiedzmy, zrzucić brzuszek. No i udało mi się to dobrze zrobić. Zrzuciłem te ponad 30 kg. Zacząłem brać udział w maratonach. Około 2 lata wstecz rozpocząłem pracę w sensie wolontariatu w Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty, gdzie poznałem Jurka Płonkę, niewidomego biegacza. Poproszono mnie, żebym go wytrenował, wyszkolił i żebyśmy razem biegali. I tak się rozpoczęła współpraca z niewidomymi biegaczami. Z Jurkiem przebiegliśmy sporo maratonów, bo to był i Nowy Jork, i Wiedeń, i Rzym, także ostatni Amsterdam. Później był taki okres, gdzie biegałem z Jurkiem w kadrze Polski. Tam wtedy troszeczkę, że tak powiem, walczyliśmy, bo Jurek zdobył wicemistrza Polski w grupie niewidomych. Od jakiegoś roku poznałem następnego niewidomego, to był właśnie Paweł. Ty też tak masz, że jak na przykład jak biegnę na czas i doginam bardzo szybko, jestem już mega zmęczony, to zaczynają mi się plątać nogi i trudno mi jest później biec. To znaczy muszę się kontrolować, żeby się nie przewrócić. Nigdy dziesiątek nie biegałem na czas i jak biegałem to krótkie dystanse. No i tak jest ten moment, że nogi robią się ciężkie. Jesteś jak cały, jak z waty i w ogóle to, po prostu, znaczy takie wypalenie bardziej. Co jest najtrudniejsze w bieganiu maratonu? Bardzo trudne jest to, żeby mieć dobrego przewodnika, który będzie ci mówił o wszelkiego rodzaju dziurach, krawężnikach, ludziach. Co jeszcze jest takiego trudnego? Przede wszystkim psycha daje w tyłek, tak nieładnie mówiąc, bo pierwsze 10 biegnie się fajnie, drugie 10 biegnie się rewelacyjnie. Później następuje problem. Taki mały, lekki kryzysik, ale jak złamiesz to 30, już 33 km, to potem już jest tylko z górki.
się ładnie. Kiedyś biegałem sam przez bardzo długi czas właśnie tam na wsi, ale od kiedy wbiegłem w ogrodzenie i omal nie wybiłem sobie zębów, już tego nie robię. Nie czuję w ogóle lęku, dlatego że jestem do tego przyzwyczajony. A poza tym totalnie ufam Jackowi. Biegam z nim już troszeczkę i od kiedy z nim biegam, jeszcze ani razu się o nic nie potknąłem, ani razu się nie przewróciłem. Parę razy byłem bliski upadku, ale na przykład ostatnio, jak trenowaliśmy na Błoniach, omal się nie przewróciłem, ale to dlatego, że było tam dużo piachu i gdy skręcaliśmy w lewo, po prostu poślizgnąłem się, nogi mi się rozjechały, ale utrzymałem się na nich, nie przewróciłem się. Asistir a una fiesta. 4. Tener una cena romántica. Tener una cena romántica. Jestem masażystą, ale... kurczę, czegoś brakowało mi w moim życiu. Chciałem coś zmienić i też właśnie dlatego poszedłem na studia. Teraz studiuję filologię hiszpańską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jestem na drugim roku. Studiuję ten kierunek dlatego, że bardzo podoba mi się język hiszpański. No, obecnie mieszkam w akademiku od października. To, że mieszkam tutaj, sprawiło, że jestem jeszcze dużo bardziej samodzielny. Jeszcze bardziej otworzyłem się na ludzi, na świat. A jeśli chodzi o moje plany na przyszłość, to nie wiem jeszcze, co chcę robić. Chcę dalej studiować. Chcę poznawać jak najwięcej ludzi. I chcę oczywiście trenować. No ale to jest takie oczywiste. Trenować będę do końca życia, jeśli tylko moje zdrowie będzie mi na to pozwalać. Prawdziwy zawodnik. Wcześniej nie przypuszczałem nawet, że będę coś takiego robił, ale no sprawia mi to ogromną przyjemność i myślę, że będę to ciągnął na ile, że tak powiem, moja kondycja pozwoli mi i rodzina wytrzyma moje częste wyjazdy, treningi, bo niestety no to kosztem też się rodziny dzieje, że nie mam nie mam niestety niektóre weekendy. Nieraz ich jest więcej, nieraz ich jest mniej. Ale generalnie no, staram się tutaj na te polskie imprezy, jak jedziemy, to staram się też, żeby uczestniczyli też. Zresztą najmłodsza Amelka też biega. Ja generalnie od jakiegoś czasu stała się ta pasja taka bardzo zarażająca innych. I coraz więcej udaje mi się osób zaangażować. No, w tamtym roku zaangażowałem ojca własnego, więc przebieg też pierwszy maraton w swoim życiu, mając 70 lat. No, także też wyczyn taki fajny. Udało się to, też satysfakcja potworna, naprawdę to już łzy wzruszenia na mecie, naprawdę mega fajna rzecz. A nie wiem, mam z Daszkiem i zapomniałem i sobie i Pawłowi nie wziąłem. Ale mam tą moją życie Daszkiem. Cześć. Tata mój. Tak, to jest. No, jak się czujecie? Dobrze. No, oni się zawsze czują dobrze. Paweł, spoko, ty przemarzniesz. Powinniśmy ruszać, nie? Ale na głowę trzeba. No, damy radę. Jak co dzisiaj? Jaki czas? Jaki czas chcesz zrobić? Ja nie komuś uważam. Trzymaj się mnie cały czas, bo jest tłum teraz. Startujemy, dobra. Uważaj. Jak wygrywam z widzącymi, to rozpiera mnie duma z samego siebie. Mam takie... No, dokładnie. Uczucie, że pomimo tego, że nie widzę, jestem w stanie wygrać widzącymi. Pomimo tego, że oni są dużo bardziej samodzielni, że mogą, nie wiem, prowadzić samochód, mogą być pilotami, mogą robić sporo rzeczy, których ja nie mogę. Ja mogę być w czymś lepszy od nich.
Ja powiem szczerze, nie wiem sam, trudno mi powiedzieć, czy biegałbym, jakbym byłbym niewidomy. No jest to naprawdę, to jest szalenie duże wyzwanie, nie widząc, biegnąc po różnych nierównościach, po krawężnikach. Trasy są przeróżne, naprawdę są przeróżne. Nie mając tej koordynacji wzrokowej, no i powiem szczerze, że ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego. Jest to naprawdę strasznie duży wyczyn i myślę, że motywacja dla nich jest ta, że mogą funkcjonować w tym, że tak powiem, ciemnym świecie normalnie. Brawo! Co? Dobrze jest. W porządku? Tak. No. A jakby? Skończyła? Kochana jest. Ja jestem górą. Chodź po medal zasłużony. Ale 15 minut praktycznie poprawimy. Ale ładny. Godzinę 40 ile? 8? 9? Marzyłem o tym, żeby zrobić dzisiaj na 100 minut, ale niestety już nie miałem siły. No jak mówiłem, to był mój pierwszy półmaraton w plenerze. Na początku lutego zrobiłem półmaraton na bieżni. Wtedy miałem 2 godziny 4 minuty, więc dzisiejszym półmaratonie zrobiłem znacznie lepszy czas. Paweł, jeszcze za tobą jest przynajmniej połowa zawodników, więc nie od razu Kraków zbudowano. Ogromne gratulacje. Człowiek, który nie widzi, dobieg do mety, naprawdę duży wyczyn, duże gratulacje. Tak, dziękuję bardzo wszystkim za wspaniałą zabawę. Dzięki wielkie. Także Dasiu, celownikiem 21 km, pierwszy raz w życiu, godzina 48.